Witam wszystkich serdecznie. Postaram się krótki odcinek z naprawy pękniętej rurki. Wstawię tutaj zdjęcie zaraz. Tutaj to jest pęknięte, jest wybrzuszone. Mam przygotowane już wszystkie narzędzia, co będę potrzebował, o ile czegoś nie zapomniałem. Mam szlifierkę, będziemy ciąć, mam zasilanie podane. Zasilanie jest pożyczone ze studni. Zakładam sobie okulary i lecimy z tematem. Póki jeszcze jakokolwiek jest widno. Więc robię jedno cięcie pod pęknięciem, jedne nad i zobaczymy, co się tutaj podziało. Na pewno będzie gorące. Nie wiem, czy ostrość jest taka, jak powinna być, ale mamy już ucięte. Teraz kwestia ogradowania. Tak, żeby zawsze można było delikatnie, lekko mieć złączkę, nasadzić. Jest ok. Teoretycznie powinno być pod kątem prostym. Ale czy jest tak do końca, no to sami ocenicie. Jest cięte, jak to się mówi, na oko. Jedna połówka pasuje. Teraz tak, musimy mieć włókninę ścierną. Ta jest mocno dojechana już przez życie, ale daje radę. Musi się ładnie świecić. Jeszcze zaznaczę, że to nie jest instruktaż. Proszę nie naśladować w domu. Powinno się nosić okulary ochronne. Te akurat mam. Ściągnę. No, troszeczkę słabo widać. Zaparowały. Już się robi ciemno i zimno. Więc powinno się nosić okulary ochronne, rękawice ochronne. I szlifierka powinna mieć osłonę. Ale niestety tutaj lecimy po kosztach, więc musimy sobie radzić. Teraz sobie ogradujemy tą stronę. Ktoś powie, dobra, wióry wpadną do środka. To jest typowo tylko do korzystania z wody do podlewania, więc przy następnym użytkowaniu to na pewno mi wyżyga. I ten etap jeszcze ogradowania sobie zrobię, wyczyszczenia. Będę musiał ściągnąć tą osłonę tutaj, tą gumę, bo ona się roztopi w trakcie nagrzewania, więc jeszcze sobie to wyprostuję, raczej wyczyszczę, dopóki jeszcze to się jakoś trzyma. Mocno zajechana włóknina, ale damy radę. To ja pucuję. Podstawa dobrego lutu to jest dobrze wyczyszczone. Się ma świecić jak nowy. Jeszcze wezmę tą drugą, bo faktycznie to już jest tak zmęczone życiem, że za dużo tym nie podziałamy. No, uszkodzenie powstało już jakiś czas temu. Jak stawia na to, na zimę się nie spuściło wody do końca. Gdzieś coś zostało. No i są takie skutki, że później rozrywa rurki. No, układ jest zabezpieczony od dołu zaworem odcinającym i spustowym, no, ale jakimś cudem coś zostało i narobiło szkód i teraz roboty. Więc ja to wyczyszczę do końca, odkręcam gumę i lecimy dalej. Ok, lecimy dalej. Mam szybki już popuszczone, nie będę naciągał na czas. I lecimy z tematem, odkręcamy całą obejmę. Tutaj jakiś pajączek chyba sobie zrobił gniazdko. Musimy to ściągnąć całe. Niestety ta guma uległaby zniszczeniu w trakcie lutowania. Więc lecimy z tematem. Potrzebujemy topnik.
Już tutaj ten dynko jest zmęczony mocno. Pędzelek trzymam w woreczku. Jak nie korzystacie na co dzień, warto dać do woreczka, bo później wszystko jest ufifrane. Zapalniczkę sobie postawimy. I tak. Zawsze to paluchem robiłem, można paluchem. Nawet ma się lepsze wyczucie, ale jak się na dłuższą metę robi paluchem, to później ta skóra jest tak zniszczona na paluchu, że masakra. Więc robimy jedną stronę. Ja to robię tak, że założymy sobie tą, ale niż ją założymy, trzeba wziąć czyścik i w środku tak samo wszystko ładnie wyczyścić. Konkretnie, żeby się świeciło jak nowe. Im lepiej wyczyścimy, tym lepiej będzie trzymało. Wiadomo, nie wolno przesadzić. Nie idzie przesadzić, że się zje pół złączki tak głęboko. Ale jeżeli to nie było w żaden sposób utlenione, to teoretycznie nawet z opakowania można od razu użyć. Ja zawsze sobie wolę przeczyścić. I teraz tak, kręcąc wsadzam. I jeszcze raz zaznaczam, że to nie jest instruktaż. Sobie sprawdzam, jak w środku jest, jest ok. Jeszcze raz wsadzam. I teraz jednak paluch się przydaje, można ścierką. I zbieram nadmiar. I z przodu sobie to odstawię. To będzie punkt startowy, żeby cyna złapała. I teraz potrzebujemy drugą połówkę. Drugą połówkę tak samo sobie wyczyściliśmy. Mamy pędzelek, dużo nie trzeba. Mówią, że można dużo dać. Ja wolę troszeczkę tak na pewniaka, żeby było na pewno wszystko ufifrane. Troszeczkę wyczyścić. No, później nawet woreczek po jakimś czasie się zmęczy tym. Zamykamy, odkładamy na brutala. Szybka akcja, już jest ciemno jak w 4 literach. Szykujemy sobie cynę, szykujemy sobie zapalniczkę, szykujemy sobie to. Ta sama procedura. Wkładamy i kręcimy. Bo jakby gdzieś coś nie doszło, to by było, no, od razu widać. Ustawiamy sobie mniej więcej tak jak chcemy. Tak samo sobie troszeczkę paluchem pozbieram to, co nadmiar został. Zostawiamy sobie punkt startowy, bo nieraz jak się wytrzy na idealnie, to później nie idzie startnąć. I tak, gaz mam puszczony. No jest tak ciemno, że nawet nie widać butli. Gaz mam puszczony już, tradycyjnie troszkę, ale polecimy. Dysza jest wykręcona, nie wiem czemu, ale ok. I sobie polecimy z tematem. Ok. I pyk. I teraz grzejemy. Musi się nam zagrzać i lecimy dalej. Grzejemy przez chwilkę. Mam nadzieję, że widać. No ja muszę teraz patrzeć przez... Tak będę musiał sobie dać, żeby nie grzać aż tak tą... żeby nie grzać aż tak tutaj tej obejmy, bo się prętno nagrzeje i mi zje kołek. Zaraz zobaczymy. Przestało gazować. Dół. Jeszcze nie. Spróbujemy sobie bardziej na dół skierować. Od góry już się odbarwiło. Jeszcze nie. Ja po prostu sobie naciskam tutaj na
ten zaworek i mi odcina, dlatego mamy taką funkcję ala stopu. Jest tak mocno zmęczony już tyloma złączkami, że już mam patentowany ten pistolet. No i dobra, lecimy, dodajemy i już nie wciąga, więc stawiam, że będzie ok. Troszkę podgrzejemy z drugiej strony. Nie wciąga, więc na 90% wystarczająco dużo dodaliśmy. Teraz stopuję sobie, dodaję z tej strony jeszcze troszkę. Nie jest to w domu, więc wolę dać troszeczkę więcej. Ale ładnie powciągało. Myślę, że będzie ok. Jedynie sobie jeszcze tutaj od dołu lekko dodam, ale jest ok. Więc temat uznaję za zamknięty. Teraz taka sztuczka. Widzieliście, miałem zakręcony, a dalej opomień został. Dlatego jest warto zawsze sobie przedmuchać. Tak mnie tata nauczył. Jak operował palnikiem acetylenowym, to zawsze się puszczało i zamykało, bo jakby opłomień się cofał, bo by się nie dokręciło, coś uszkodziło, no to by to szło po wężu i do butli. A tak możemy wydmuchać albo zareagować. No i co, teoretycznie naprawione, biorę się za składanie. Więc tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Mateusza, bo to specjalnie robię dla niego. W sensie to jest część rozmowy o wodzie z studni. To jest studnia, niestety nie widać, bo jest tak ciemno. To jest część tematu o studni, bo chcę pokazać, że to jak to jest zrobione, no ale pokażę sprawne. Więc dziękuję, pozdrawiam, do następnego, cześć.